Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. A w Berlinie, w Niemczech stan wyjątkowy, bo rolnicy protestują. Teraz w naszych łączach Jan Bogatko, korespondent Radia Wnet, dziennikarz także w czasach opozycyjnych. Kiedyś Radio Wolna Europa, teraz Radio Wnet. Jak powiedziałem, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, w Niemczech wybuchł strajk. To jest rzecz niesamowita. Niemcy uchodziły dotąd obok Andorry pewno za najbardziej spokojny kraj na świecie. Tu się nic nie działo, nie było żadnych strajków wielkich. Wszystkie strajki były uzgadniane z Verdi czy z innym związkiem zawodowym. Odbywały się bardzo grzecznie, wszyscy się cieszyli, dostawali swoją podwyżkę lub nie. Z reguły dostawali jednak. Teraz jest inaczej. Teraz dziesiątki tysięcy chłopów w Niemczech, rolników, sparaliżowało całkowicie kraj. Tego nie było nigdy. Od 1945 roku nie było w Niemczech tego typu wydarzenia jak ten strajk. To nie jest tylko strajk rolników. To jest także strajk rzemieślników. Jestem tutaj, patrzę przez okno, mam vis-a-vis sklep, który zawsze rano się świeci, świeci światło. Dzisiaj nie i olbrzymia kartka na drzwiach informuje, przystąpiliśmy do strajku. Obok, przez placyk, który widzę, patrząc w prawo ukośnie z mojego okna spokoju, z którym rozmawiam z państwem, przejeżdżają do tej pory samochody, ciężarówki, traktory, na których różnego rodzaju hasła. Kto nie chce rolnictwa, niech nie żre, na przykład jedno z nich. I jakie ziarno, takie zbiory. To są wszystko aluzje wobec decyzji lewackiego rządu w Berlinie, populistycznego rządu kanclerza Scholza, który wykłada na łopatki niemiecką gospodarkę. Niemcy są dumni ze swojej gospodarki. Ta gospodarka daje im nie tylko pieniądze na wyjazd na Majorkę, ale przede wszystkim zapewnia emerytury, z których można godnie żyć. Ale nie ma jutra bez rolnika, czytam dalej. Ustawy i reguły to bez głowy, to zdycha rolnik, a potem zdycha cały kraj. Oczywiście także i firmy rzemieślnicze. Zabawnie to wyglądało, jak przejeżdżał właśnie samochód, a na jego platformie stały takie budki Dixie, czyli te toalety przenośne, które umieszcza się głównie na placach budów. Tak, ludzie w Niemczech mają dość. To jest w ogóle groźna rzecz dla Niemiec w sytuacji obecnej, obecnego wzrostu popularności partii, która spędza sen z oczu z władcą w Berlina. To jest partia AfD. Ona już przebiła pułap 30%, ona już ma swoich starostów i swoich nadburmistrzów miast i teraz wygląda na to, że będzie szła po zwycięstwo. Ludzie mają dość lewactwa. To jest zupełnie innego rodzaju nastawienie niż to, które było w Polsce przed wyborami. Tutaj nie ma ruchu ośmiu gwiazdek, to wszystko się dzieje bardzo kulturalnie, oczywiście, ale po prostu Niemcy już mówią, mamy tego dość. Wolałbym być w domu, napis na jednym z samochodów. Także i samochody prywatne biorą udział w tej kawalkadzie. Całe Niemcy, wszystkie autostrady, dojazdy, zjazdy i wjazdy na autostradę zablokowane. To jest nieprawdopodobny protest, jakiego w Niemczech do tej pory nie było. I to jest dopiero początek tego roku. Zapowiedziane są strajki kolei. Niebawem przestaną jeździć pociągi. One i tak do tej pory jeżdżą z wielkimi opóźnieniami. Tutaj na pograniczu, zwłaszcza gdzie zacofanie techniczne jest wielkie, nie ma dobrych, szybkich pociągów łączących na przykład Zgorzelec z Berlinem, ponieważ nie zelektryfikowano linii kolejowej. Szyny są też nieodpowiednie. To wszystko wymaga szalonych,
szalonych inwestycji. Na te inwestycje pieniędzy brak. Natomiast nie brakuje pieniędzy, zwracają uwagę rolnicy, wydawanie miliardów na całą pomoc na świecie. Na przykład na ratowanie tak zwanych uchodźców z wód Morza Śródziemnego, którzy są następnie przewożeni na Lampedusę, a z Lampeduzy niebawem trafią także zgodnie z wolą Polaków do Polski. Bo tak opowiedzieli się za tym, nie biorąc udziału w referendum. Nie biorąc udziału, teraz może część żałuje, może nie tego. Oczywiście nie wiemy, ale zastanawiam się, na ile ten protest może nawet wywrócić rząd koalicji. Czytamy różne sondaże, które do nas z Niemiec przychodzą, na przykład w Saksonii, ale powiem, mi nie myli, tam wszystkie trzy partie koalicji rządzącej uzbierałyby razem w sumie około 10% głosów. Oczywiście nie na poziomie całych Niemiec, tylko jednego landu Saksonii. Nie wiem, czy w innych jest dużo lepiej, czy może jest tak samo, może jeszcze gorzej, ale wicekanclerz z Zielonych, pan Habeck, nie mógł wylądować, płynąc promem na lądzie, bo właśnie rolnicy zablokowali to miejsce lądowania promu, gdzie wysadza się pasażerów i samochody. Kanclerz Scholz pojechał na teren powodzi, został tam zwyzywany. Wydaje się, że Niemcy tego rządu mają dość, ale czy Niemcy są krajem, gdzie rząd może upaść pod naporem protestów i niechęci społecznej? Taka możliwość istnieje, aczkolwiek nie było to jeszcze nigdy wypróbowane, ale Niemcy na serio biorą urny wyborcze i oni doskonale wiedzą, że następne wybory to będą wybory, o których oni zadecydują, kto będzie u władzy. Mają dość populizmu. Mają dość pana Scholza, mają dość Zielonych. W końcu o Zielonych mógłbym długo opowiadać. To jest ta partia, którą ja pamiętam ze wczesnych lat 80., kiedy ta partia opowiadała się za legalizacją pedofilii. To jest partia o bardzo określonej proweniencji. To jest partia o bardzo określonym programie. To jest partia bardzo zamożnych ludzi w tej chwili. To nie jest jakiś proletariat. Lumpen proletariat. To są arcybogaci ludzie udający się za przyjaciela człowieka. I tutaj okazuje się, że nagle taki kanclerz Scholz orientuje się, że społeczeństwo myśli inaczej, że społeczeństwo działa inaczej, że społeczeństwo postanowiło jednak wejść na drogę ostrego protestu, obrony koniecznej, ponieważ widzi, że ich prawa są w pełni naruszane. Wydaje mi się, że te wszystkie wielkie partie, łącznie z CDU-CSU, która w długie lata przecież ze skrajną lewicą, można powiedzieć, bo jak się przypatrzymy temu, co robi Scholz i temu, co robił Schröder, to tak tę partię możemy określić, czyli z SPD sprawowała rządy w tym kraju, które wyszły w dużej mierze temu krajowi bokiem, wychodzą dzisiaj i mogą się zakończyć bardzo źle. Może dlatego rząd w Berlinie tak bardzo chciałby, żeby złoto z Warszawy przepłynęło do Centralnego Banku Europejskiego we Frankfurcie nad Menem. A pytanie, czego właściwie chcą, czego właściwie rolnicy oczekują, czy oczekują czegoś od rządu, czy tylko odejścia, bo wydaje się, że wśród postulatów tych formalnych jest to, że no, rząd chce odebrać przywileje, bo musi gwałtownie oszczędzać. No, rząd oczywiście musi bardzo oszczędzać, w związku z tym już na przykład w jednej z gazet znalazłem takie zdanie, że po ustępstwach ze strony koalicji rządowej, bo koalicja rządowa wyczuła to, że to rolnicy to, czego żądają, to muszą mieć spełnione w taki czy inny sposób, bo inaczej grozi gorąca zima w tym kraju mimo 10 stopni za oknem, minus 10 stopni za oknem. A więc Związek Rolników nie jest już zainteresowany dopłatami do dieselka, oleju napędowego. Ma nadzieję, że dojdzie do zmiany władzy. Oni chcą już politycznej zmiany władzy. To już bardzo długo się gotowało. Bardzo długo. Ta nienawiść, ten podział państwa, to wszystko to, co jest później reflektuje i ma miejsce, widzimy to na polskiej scenie politycznej, to samo w Niemczech się dzieje. Protest rolników uważa się jest uzasadniony, ale piszą niektóre gazety,
ociera się o przesadę. No tak, oczywiście są przesadne protesty, oni powinni usiąść do stołu, wypić piwo i następnie pójść do domu. Otóż taka polityka już się skończyła. To już na koniec pytanie o skutki polityczne. Ten protest toruje możliwość dołączenia do jakiejś koalicji rządowej albo w ogóle objęcia rządów przez AfD? No, to jest dosyć trudna sprawa, dlatego że system niemiecki jest taki, że po prostu zawiera się, tak jak w Polsce, koalicja przegranych, która powstała po wyborach 15 października. Liczy się, liczy, a później się dobiera dopiero koalicjantów i mówi się, a my wygraliśmy, a kuku. To nie jest tak. W taki sposób nie doszło do wyboru nadburmistrza z Gorzelca niemieckiego z ramienia AfD, ponieważ komuniści i tak zwana prawica przez Zielonych i SPD połączyli się wzajemnie i udaremnili taki krok. To jest trudne do powiedzenia, do przepowiedzenia, czy na szczeblu federalnym ten rząd się zmieni, ale długoterminowo patrząc tak, dlatego że ludzie się boją o swoje emerytury, ludzie się boją o to, że będą mieli mniejsze dochody, bezrobocie w Niemczech rośnie, komunikacja nie funkcjonuje, przemysł samochodowy zdycha, tysiące bankructw ogłasza się, tego ludzie nie chcą, tego ludzie się boją. Nie odpowiem na pytanie oczywiście, czy AfD wygra następne wybory, ale wydaje mi się, że... A czy się klimat zmienia? Czy nagle w HDCI, w CSU, CDU pojawiają się jakieś zdania na może już, jeżeli nowy rząd po wyborach, które chyba w przyszłym roku, czy za dwa, już nie pamiętam. To jest oczywiście możliwe. Tak, ja nie wykluczam tego. A są takie sygnały, czy jeszcze nie ma? Owszem, ja słyszę również od osób, które są związane z CDU, że można by się zastanowić nad tym, czy nie należy uznać AfD za partię godną zawarcia z nią koalicji. Pamiętajmy, to samo było przecież bardzo długo z Zielonymi. Czy Zieloni mogą wejść w skład rządu? No mogli wejść, po pewnym czasie mogli wejść. Wydaje mi się, że CDU to nie jest partia samobójców, to jest partia ludzi, którzy również chcieliby dojść do władzy i realizować jakieś swoje idee. Nie tylko chodzi tutaj o pieniądze, jak to się myśli w Polsce. Pieniądze oni może mają, już nie muszą tak o nie zabiegać. Ale po prostu rzeczą jest ważną, żeby doszło do jakiegoś przełomu w społeczeństwie, bo do tej pory uważano AfD i mówi się partia skrajnej prawicy. To nie jest partia prawicowa, po pierwsze. Po drugie, partia populistyczna. To nie jest prawda. Wszystkie partie są populistyczne. To znaczy wszystkie partie apelują o uznanie ze strony populist, czyli ze strony obywateli, ze strony ludu. I partia, która nie byłaby populistyczna, no to mogłaby być, ja nie wiem, partia zbieraczy zimowych orchidei na przykład. Mogłaby być. Ale inne nie. Inne będą starały się pozyskać jednak pozytywną ocenę ze strony społeczeństwa. Niemcy są w ogóle przerażone tym, co się dzieje. To miasto dzisiaj jest sparaliżowane. Ludzie, którzy dojeżdżają do pracy na drugą stronę granicy, nie mogli tam pojechać z Polski. Nie mogli przyjechać dziś do Niemiec. Było to niezwykle, niezwykle skomplikowane. Niektóre szkoły są nawet pozamykane. Zaczyna się bardzo ciekawy okres w Niemczech i to oznacza, że będę miał bardzo dużo pracy. A my będziemy mieli bardzo dużo ciekawych korespondencji. Zostały nam się dwie minuty i tak jeszcze wcisnę, panie redaktorze, pan no, wybaczy. Chętnie. Wcisnę się temat chętnie. Na sekundę migracji. Jak Niemcy patrzą na pakt migracyjny jako na szansę, żeby przysłać gdziekolwiek do Polski także część migrantów, którzy przybywają nad Szprewą? No, Niemcy bardzo chętnie by się pozbyli wszystkich tych, którzy nie są im bezpośrednio przydatni do pracy. A jak teraz bezrobocie zaczyna lekko wzrastać, to także liczba tych, którymi byliby zainteresowani, spada. Tutaj Niemcy wpadły w pułapkę zastawioną na nich przez panią Merkel. Jej polityka, polityka witania tak zwanych uchodźców, to nie są
uchodźcy, w większości o tym wiadomo. Uchodźców jest bardzo niewielu i te osoby oczywiście i zdecydowanie zasługują na pomoc i azyl polityczny. To są nowi osadnicy. Oni mają swoje normalne cele osadcze. Teraz na przykład odbywa się w Berlinie czy w Dreźnie, bo to się zmienia w zależności od tego, z której strony się na to patrzy, proces kolejnego bandyty z klangu arabskiego, który obrabował muzeum w Dreźnie, muzeum, które znajduje się w Pałacu Królewskim w Dreźnie, gdzie zrabowany został między innymi order Orła Białego w wydaniu Stanisława, w wydaniu najprawdopodobniej Augusta Mocnego, który był fundatorem tego orderu, wysadzany diamentami i tak dalej, dlatego, że on był wtedy młodociany i widocznie zastosowano wobec z niego złe przepisy, on ma teraz 24, należałoby to rozważyć na nowo. No przecież tacy ludzie są zachęcani do tego, żeby pracować w spółkach gangsterskich, które przynoszą bardzo wysokie dochody i wiążą się z niewielkim ryzykiem. I to jest po prostu, to ludzie widzą i ludzie tego już nie chcą. Ja to mówił Jan Bogatko, panie redaktorze. Pewnie to nic nie zmienia, nasza nadzwyczajna korespondencja. Usłyszymy się w Poranku Wnet w piątek, a zatem cierpliwie trzeba czekać, ażeby doczekać do piątku. Dziękuję, panie redaktorze, za korespondencję. Do usłyszenia. Kłaniam się państwu.